przyjemność gościć w tej galerii Marcina Oliwę-Soto ze swoimi pracami. Jestem niezmiernie zadowolony i wdzięczny, że przyjął nasze zaproszenie. 4 lata temu Katarzyna Kozyra robiła opowieść zimową w Teatrze Cinema w Michałowicach. Pojechałem tam zrobić materiał do magazynu. Kasia na początku była bardzo sceptycznie nastawiona na jakąkolwiek dokumentację bez jej wiedzy. No ale udało mi się zrobić kilka dobrych zdjęć. Po 2 tygodniach Kaśka miała po prostu performance w Jeleniej Górskim BWA. I przyszedłem, grzecznie zapukałem do garderoby i powiedziałem, że jestem Marcin Oliwa-Soto i mam kilka obrazków dla pani. Zostawiłem oczywiście na płytce swój numer telefonu, imię i nazwisko, i następny dzień dostałem o 8 rano chyba telefon. Dzień dobry, Katarzyna Kozyra. Jeszcze jestem do południa w mieście, więc zapraszam na kawę do BWA. I wtedy się zaczęło tak naprawdę. Jest to ostatnia część projektu Sztuce marzenia stają się rzeczywistością, opowieść letnia. Podstawowe zdjęcia tak naprawdę i najwięcej ich powstało u nas na Dolnym Śląsku w Izerach, w Kieciszowicach, w przepięknym ogrodzie państwa Mieleńskich. No, cudowna atmosfera, niesamowita przyroda, po prostu fantastyczne kadry. Następnie przenieśliśmy się całą ekipą do pałacu do Łodzi. A tam niesamowita ubikacja po prostu w prokuraturze apelacyjnej, fantastyczny pałac Herbsta oraz dworek Marii Konopnickiej pod Łodzią. Praca przy dokumentacji takiego projektu to jest ciągłe czekanie tak naprawdę, kiedy jest przerwa między planami, między scenami i ujęciami. I wtedy tylko tak naprawdę mogę zrobić zdjęcie, gdzie słychać migawkę. No chyba, że ktoś ma wyciszony sprzęt i wtedy może pracować, ale to jest trudne. Oczywiście z kreowaniem sytuacji jest tak, że albo w wolnym czasie mogłem dziewczyny gdzieś przekreować, albo była dyskusja na planie, głośna i wyraźna, i wtedy aktorzy byli wolni. W tym momencie ja mogłem realizować te pomysły. Widziałem po prostu dwa światy tak naprawdę. Jeden świat totalnie wyimaginowany, jak Alicja w Krainie Czarów. Niesamowite kadry, piękna przyroda, niesamowite otoczenie. A z drugiej strony widziałem śmierć dwóch głównych bohaterów. Karliczki mają to do siebie, że one dają jeszcze ci dużo takiego piękna i subtelności. I to na niektórych fotografiach widzimy. No, przynajmniej to zdjęcie w oknie, które mi bardzo przypomina jakiś taki sielski krajobraz dziewczynek z Łowicza, łowiczanek. Uwielbiam to zdjęcie. Chciałem je powiększyć w czekoladziarni, ale mistrz czekolady zabronił. Mogłaby odstraszać kaboszy. A uważam, że to jest fantastyczny portret. A to jest po scenie głównej, po mordowaniu, po rzezi. Dziewczyny wyszły na obiad. Tam widzimy w drugiej sali, jak jedzą ten obiad. Ulubione moje zdjęcie.